No to fatalne, to jest demoralizujące też, ponieważ od osoby pełniącej najwyższy urząd w państwie oczekiwalibyśmy, że będzie szukała dobra wspólnego. I mieliśmy już przykłady prezydentów, którzy bardzo ładnie, pomimo przecież tego, że nie uzyskali mandatu, stuprocentowego mandatu, starali się szukać tego dobra wspólnego. Już nie będę wspominał najbardziej popularnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, który ciągle jest zyskuje bardzo dobre notowania i jest uważany za taki przykład. Ale przecież Lech Kaczyński też, to nie był prezydent mojej bajki, ale wykonywał wiele gestów, które miały jednoczyć społeczeństwo. Szukał raczej tego dobra wspólnego. Starał się wymknąć spod kontroli swojego brata i Prawa i Sprawiedliwości. To nie udaje się prezydentowi Dudzie i to jest wielkie nieszczęście, ponieważ szczególnie w dzisiejszych czasach tej wojny polsko-polskiej między PiS-em a Platformą Obywatelską potrzebowalibyśmy kogoś, kto będzie mężem stanu. Nie będzie nim Donald Tusk, nie będzie nim Jarosław Kaczyński, bo są liderami swoich plemion, które się nawzajem wycinają. Mógłby nim być i daje mu do tego bardzo mocny mandat konstytucja prezydent Andrzej Duda. Niestety zaprzepaścił tę szansę i to też jest bardzo przykre i też ze smutkiem obserwuję ten spektakl takiej erozji tego autorytetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.